Za mną stoi 5 kobiet podających się za lesbijkę, ale tylko jedna z nich mówi prawdę. Naszym zadaniem jest odgadnąć, kto kłamie i eliminować jedną osobę co rundę. 3, 2, 1. Dzień dobry. Okej. Okay. Jestem zaskoczony trochę pojawieniem się uczestniczki numer 4. Chyba, że to jest jakiś coming out, bo jest to moja asystentka. Nie wiem, czy o tym wiecie. W każdym razie wolałem powiedzieć. Zobaczymy, to się okaże. Zajęta? Zatrudniając mnie tutaj na rozmowie rekrutacyjnej, nikt nie pytał mnie o moją orientację. Pytanie do wszystkich. Jak masz na imię, ile masz lat i kiedy zorientowałaś się, że jesteś lesbijką? Zacznijmy od numeru 1. Nazywam się Ola, mam 22 lata i zorientowałam się, nie miałam takiego konkretnego momentu, ale w okolicach gimnazjum. Gimnazjum to ile to jest lat? To jest 14, 15, 16, coś takiego, nie? Tak, w okolicach 15-16 lat, kiedy ten zainteresowanie jakoś płcią przeciwną występuje. Płcią przeciwną? Dobrze usłyszałeś? Oj, dobrze usłyszałeś. Płcią przeciwną? Haha, mam ci koleżankę. Nie, tak mruga, nie, nie było tak. Nie było Arturo tak. Słusznie zauważył, że pomyliła płeć przeciwna. Dlaczego ona to powiedziała? To jest trochę podejrzane. Jestem Kornelia, mam 20 lat. Szczerze, to jakoś tak wyszło, bo ja byłam w związku z chłopakiem i po prostu na imprezie poznałam dziewczynę, z którą obecnie jestem. Na imprezie? Tak. Czy jesteś w związku teraz? Tak. A co z chłopakiem? Biedny chłopak. No ja tutaj słucham wytłumaczeń. Był i nie ma. Nie, no. Jak to w życiu? Ulotny jak ulotka. Ona poszła na imprezę z chłopakiem, wróciła będąc z dziewczyną. Mocna akcja. Numer 3. Ja mam 24 lata. O swojej orientacji tak zaczęłam odkrywać pod koniec 6 klasy podstawówki. Wcześniej chyba trochę. Nie, no to normalnie. Ja w tym wieku to biegałem z patyki. Numer 4 w takim układzie. Jestem Kinga, mam 22 lata. O swojej orientacji dowiedziałam się tak mniej więcej 17-18 rok życia. Myślałem, że 17-18, jak się akurat zgłosiła na odcinek. Ej, ale ja bym się nie zdziwił, bo kompletnie o tym nie rozmawiałem z Kingą wcześniej. Może cię zaskoczę. No może on ciebie też, jak wylecisz. I stąd. I z pracy! I numer 5 poprosimy. Ja mam na imię Agata, mam 23 lata i o swojej orientacji dowiedziałam się mniej więcej jak miałam 16 lat, to była trzecia gimnazjum. No i po prostu rozmawialiśmy sobie ze znajomymi w McDonaldzie o tym, jak to kogo jest. O swojej orientacji przekonała się w McDonaldzie? Gdzie w Happy Mealu? Ja mam pytanie ogólnie do wszystkich dziewczyn. Czy któraś z was jest wierząca? To pytanie do pani numer 1. Ale czy w każdym razie ta wiara, jako że jesteś osobą homoseksualną, jakoś się gryzie? Ja to rozdzielam po prostu. Nie uważam, żeby to miało wpływ na moją wiarę. Okej, okay, a pani numer 2? Jestem wierząca, ale to, co do kogoś czuję, nie powinno wpływać jakby na to, co jest zapisane, że tak powiem, książkowo. A czy każda z was była w związku z mężczyzną wcześniej, czy nie? Czy tylko związki z kobietami? Ja byłam z mężczyzną. Ja też byłam. Ja też. Ja powiedziałem we wstępie, lesbijka. Zastanawiam się, czy to waszym zdaniem jest negatywne określenie, czy nie? Nie, nie uważam, że to było obraźliwe. Okej, okay, dwójeczka? Nie przeszkadza mi to. Trójeczka? Ja tak samo uważam. Ani lesbijka, ani homoseksualistka, homoseksualista, gej. Czwóreczka? Kiedy teraz będę taka wkurzona powiedzieć? Wychodzi! Co sobie wyobrażasz, nie? Rzucam tą robotę. Broń Boże, broń Boże. Piąteczka? No i mi też to nie przeszkadza. Okej, okay. Clean jestem. No dobrze, panowie, czas przyszedł na głosowanie. Pomimo tego, że wiele informacji nie dostaliśmy, to trzeba będzie wytypować jedną osobę, która naszym zdaniem kłamie. Ja mam takie pewne wątpliwości odnośnie Kingi, ale z kolei nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że nie rozmawiałem o tym na przykład z Kingą wcześniej i mogę o tym nie wiedzieć, ale jedyneczka coś mówiła o płci przeciwnej i nie mam pojęcia, na kogo zagłosować, stary. Ja mam szczerze powiedziawszy tak, że jedynka to zrobiła tak bezwarunkowo, że bez przemyślenia rzuciła to, to oznacza, że musiała częściej jakby używać tego sformułowania, więc ja bym głosował na jedynkę. Ale jesteś pewny, że ona tak powiedziała? Na 100%, na 100%. Ja... A ty wiesz, co powiedziałaś? No tak, ale to jest takie określenie jakby potoczne. Chciałbyś ją wyrzucić za stwierdzenie potoczne? No ale właśnie dlaczego potoczne w sumie? To, tego jestem ciekaw. Bo się toczy i nagle leci, nie? No mnie Kinga nie przekonuje mnie, nie? No ja też na Kingę. Dobrze, to wygłosujmy Kingę, żeby nie przedłużać, nie będziemy robić remisów. Dziękujemy, wielkie brawa! Runda druga. Czy w tym momencie masz dziewczynę? Jesteś w związku albo czy szukasz dziewczyny? I od numerka 1 znów zaczniemy. Jestem w związku. Jesteś teraz w związku. Z numerem 2. Nie no, serio? To było za mocne. To było dobre, nie? No, to było taki plot twistik. Ale jak się popatrzył na siebie, się uśmiechnęły, no dobra. Jak oni nie będą razem. Numer 2? Jestem. Naprawdę? Numer 3? Ja nie jestem. A numer 5? Ja też nie. Okej, czyli mamy pół na pół, panowie. A czy wasi rodzice wiedzą, że macie taką orientację? I co, jak zareagowali na to? Pani numer 2, jak to wyglądało? Z moją mamą była bardzo prosta kwestia, bo powsikała się perfumem, który dostałam właśnie od mojej dziewczyny i zapytała się, czy to od chłopaka. I powiedziałam, że nie, że od dziewczyny. I trochę czasu potrzebowała, zajęło jej to około 1,5 miesiąca. Mamy tak spodobały się te perfumy, że nie mogła nie zaakceptować mojej dziewczyny. A pani numer 5?
No u mnie w sumie to było bardzo prosto, bo ja jestem bardzo blisko z moimi rodzicami. Szłam po prostu do mojej mamy i powiedziałam jej: mamo, słuchaj, chyba jestem innej orientacji niż większość społeczeństwa. I po prostu sobie to przegadałyśmy i ona miała takie: kocham cię, córko, i będzie dobrze. No to ja mam pytanie do pani numer jeden jeszcze. Czy ty angażujesz się w jakby sprawy LGBT, jakieś marsze równości i tak dalej? Nie, totalnie nie, bo uważam, że mam wrażenie przynajmniej, że to bardziej szkodzi niż pomaga. To często wygląda bardzo kontrowersyjnie i wtedy właśnie moja babcia, rodzice patrzą na to i no i ty tak masz wyglądać, tak mają chodzić ludzie po ulicy, więc jakby rozumiem, czemu ludzie chcą brać w tym udział, ale ja tego nie chcę się w to angażować po prostu. A to chyba też specjalnie tak jest zrobione, nie? Tak, jednej sceny, że to musi zwracać uwagę. Tak, ale to nie zwraca uwagi w pozytywny sposób osób, które nie popierają tego. I nie rozumieją, czy nie rozumieją, więc to był bardziej negatywny wpływ niż jakkolwiek pomaga w tym momencie. Nie no, serio, czajnik zamiast zadawać pytania, to coś sobie ciągle rysuje. No jakby nie będziemy zadawać co czas sami pytań z Arturem, nie? Wiecie co, w sumie to ja nie wiem, o czym dziewczyny mówiły, ale ładny szlaczek sobie narysowałem. Ja mam pytanie do pani numer 3. Czy była kiedyś pani gnębiona przez swoją orientację? Przez orientację nie, ale przez wygląd tak. Moja szkoła, jeśli chodzi pod względem właśnie orientacji, to była tolerancyjna, ale jeśli chodzi pod względem wyglądu, to w ogóle nie była tolerancyjna. Dla mnie na przykład zajebiście mieć unikalny wygląd. Właśnie mnie to zawsze denerwowało, że w szkole jest takie podejście, że wiesz, każdy, nie wiem, musi wyglądać tak samo, nie? Ja teraz wyglądam jak dymny. Tu czapki nie załóż, kołczyka nie możesz mieć, nie wiem, na szyję to by ci krzyczeli, że masz stare perły. Chore to jest. Podrobiona, ale mogę wam pokazać coś, co może pomoże mi wygrać i uwierzycie, że to naprawdę ja jestem prawdziwą homoseksualistką, ponieważ zrobiłam sobie to, żeby właśnie bardziej zadowalać dziewczyn. A okej. Wężowy język. Tak. Widzieliście ten język? Wydaje mi się, że trójka kłamie, chociaż kurwa, w sumie nie występowałem w tym filmie, to nie wiem nawet. A to coś... Mój telefon! Polecam. Mocne. Polecam. Koniec rundy drugiej, musimy zagłosować. Nie wiem, czy macie jakieś swoje typy. No dobra, ja będę zupełnie szczerym. Jedyny trop, jaki mam, nie wiem, czy wy macie jakikolwiek inny, to to, co Artur była po pierwszej rundzie do pani numer 1. Tak, no, ale... I tylko i wyłącznie to mi coś daje. To tak, ale może być tak, że po prostu pani numer 1 się stresuje po prostu. Ale poza tym może być też tak, jak powiedziała, że to kompletnie nie ma związku i to jest stricte powiedzenie. No ale ja nic innego nie mam. Czyli nie wychodzi na jedno, że my jesteśmy słabymi detektywami. Nie wiem, do czego się odnosić w ogóle, więc... Ale czy myślicie, że to, co pokazała pani numer 3, to jest przekonywujące? Pod kątem orientacji? Nie, kompletnie nie. No właśnie, no to ja też nie wiem, dlaczego to miało być pokazane. Kompletnie mnie to nie przekonało, aczkolwiek też nie skreśliło w żaden sposób. A tam to zachowanie było jednak takie na tyle wątpliwe, że mój głos pada na panią numer 1. Ja na panią numer 3. A ja na panią numer 5. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie pani nie przekonuje swoją... To ja zagłosuję za panią numer 3. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja nie wiem, czy to było dobre. Moim zdaniem niekoniecznie. Serio? Nie widać, że jestem prawdziwą lesbijką? Ostaszewski! Runda trzecia, w której zadamy wam pytanie. Najładniejsza influencerka. No to u mnie Hajhania. Ona jest prześliczna, jest taka urocza, no. Pani numer 2? Lexi. I pani numer 1. Nie influencerka, ale Doda. No w sumie trochę influencerka. Zagramy sobie Fuck, Mary, Kill. Dobra, to ja do pani numer 2. Fagata, Wersow i Marcysia. To killnę Fagatę. Werusia na ślub. No i Marcysia. Na co? No została, no to fakt, nie? No dobra, no to dla pani numer 1. By the way, Juliet, Murcix i nasza Weronika. Julka, fak, Murcix, kill. No i Vera na Mary. Mary. Też bym się z Werą hajpnął. Ale dobry, no. Ty też byś Vera na Mary? No. Jakby... Krzysiu! Krzysia nie ma coś. Dzwoniek. Ja pieniądze są zala! Dobrze, to ja mam do pani numer 5. Dane, Shia i... Kajawuka. Dane, Mary. Shia, fuck, a tą ostatnią to kill. Zdarzyło wam się, to pytanie może będzie do pani numer 1, podrywać jakąś dziewczynę, która okazała się później na przykład hetero? Tak. Okej. Okay. Opowiesz nam coś o tym trochę? To już było po kilku tam kieliszkach. No i po prostu poznałam taką przy znajomych dziewczynę, no i mi się strasznie spodobała. No i dziewczyna w trakcie upojenia alkoholowego miała zapędy takie, ale... Potem się okazało, że to po prostu po alkoholu tak wyszło i było mi trochę przykro. Ale doszło do czegoś? Do pocałunku, ale do niczego więcej. Ja mam w ogóle inne jeszcze pytanie, trochę off top. Czy numer 1 i 2 wy się znacie? Nie. A chcecie się poznać? Nie. W sensie... Jezusie! Nawet mnie to zabolało! Przepraszam. Jedna, numer 1. Jak one grają? Ja już nie wiem. No, zabierzcie mnie do domu. Za dużo pytam, za mało piszę.
kopię od ciebie. Jakieś pytanka jeszcze? Ja nie mam. Kurczę, ja chyba też nie. No to wiecie, że musimy zagłosować. Uważam, że wróciłbym do pani numer jeden znów, ale po prostu ja głosuję na panią numer jeden. Okej, okay. Jordan? Pani numer jeden. Zwyklak? Ja tutaj przy pani numer 5. Okej, okay, fajnie, mogę stworzyć remis, ale nie, ja próbowałem wcześniej wygłosować panią numer 1. Coś mi tu nie gra, więc mój głos też pada na panią numer 1. Dziękujemy. Teraz z kolei, jak pani numer 1 zeszła, to mam wrażenie, że mogłam się pomylić. Serio odpadłam, bo ich nie przekonałam? A co, miałam nagle zacząć podrywać panią numer 2? Panowie, wielki finał, pozostały dwie uczestniczki. Pani numer 2, Kornelia, i pani numer 5, Agata, zostały z nami. I panowie, musimy je przepytać teraz tak, żeby znaleźć tą, która naszym zdaniem nie kłamie, która mówi prawdę. Czy są jakieś cechy, które na przykład są częste u mężczyzn i was irytują i cieszycie się, że u kobiet tego nie ma? Mi się wydaje, że faceci mają czasami za duże ego, a dziewczyny są takie trochę bardziej wycofane i mają trochę mniejszego i to jest fajne, a faceci to czasami mają takie, że... No jakby... Się zgadza, no. Tutaj, ale nie ma ostrego. Ej, nie wiem, bardzo mi się podobało też to, jak dwójka rzuciła na nas wszystkich tak szybko oczami, jak zadałeś to pytanie. Przeskanowała nas od góry do dołu, jakby chciała, żebyśmy wyszli w ogóle z tego pomieszczenia. I kto według ciebie dwójka ma największego tutaj za stołem? To może być strzał w kolano. Nie, spokojnie. A mogę wam powiedzieć po? Nie. Jordan. Yes. A to są tylko obserwacje z dzisiaj. Do dwójki, bo mówiłeś, że może mogłabyś mieć dzieci. Czy zdecydowałabyś się na metodę in vitro, czy raczej adopcję? Nie, raczej bym wolała in vitro. In vitro. Z racji tego, że moja dziewczyna ma heterochromię. Nie wiem, co to. Co to jest? Dwa różne kolory oczu. To jest właśnie mega zarąbiste. Przestaniesz przytakiwać. Ale przytakujesz, że to są dwie... Dobrze, dobrze, nie, dobrze, dobrze. No to raczej bym wolała, żeby ta cząstka genów jednak poszła. Czekaj, że poszła jakby, że to ona miała przekazana. Być... Okej. Okay. No ej nie, no to by było zarąbiste. Ale to jest w ogóle dziedziczne? Tak. A jakby, dobra, zmieniając trochę temat, jakbyście miały obie określić tolerancję Polaków do osób homoseksualnych, podejścia na przestrzeni ostatnich lat i tego, co może się dziać, teraz też po zmianie władzy i wszystkiego, to jakbyście to oceniły? No to ja myślę, że to się powoli zwiększa i to jest super, ale nadal jesteśmy strasznym krajem pod względem tolerancji i to jest smutne. Wydaje mi się, że im więcej naszego pokolenia, czyli pokolenie na pokolenie przechodzi, jest coraz więcej jakby osób w naszym wieku, ta tolerancja wzrasta. I to jest chyba zależne od tego, że im więcej jakby młodszych osób o tym rozmawia i uważa to za całkiem normalną sprawę. Chyba chodzi o taką po prostu świadomość. Tak, no. To... Pani numer 2 mówi coraz więcej rzeczy, które mnie do niej przekonują. Coraz więcej takich konkretów, coraz więcej rzeczy, o które my byśmy nawet nie zapytali, które naprawdę przekonują do tego, że może mówić prawdę. Zwyklaczku, kto twoim zdaniem mówi prawdę i dlaczego? No już mówiłem wcześniej, że mnie pani numer 5 jakoś nie przekonuje. Czyli jesteś bardziej skłonny powiedzieć, że pani numer 2 mówi prawdę, tak? Tak. Uważam, że pani numer 5 nie jest. Czyli? I że pani numer 2 może mówi jest, prawdę. Może nie jest. No. Mówi prawdę. Ale... Artur, kto twoim zdaniem mówi prawdę? Ja tak, ja cały czas myślałem, że pani numer 5, ale zmieniłem zdanie, uważam, że pani numer 2, nie? Jakby... Tokiem rozmowy wydaje mi się, że prawdę mówi pani numer 2. Także panowie, zgodnym chórem wytypowaliśmy panią numer 2 i dowiemy się już za chwilę, kto tak naprawdę nas nie oszukiwał. Poprosimy wszystkie uczestniczki z powrotem. Poprosimy prawdziwą lesbijkę o wystąpienie przed szereg. Dobra, Kinia. Kinia, proszę. Ale się. Śmieszna, śmieszna. Mówiłam o języku. I teraz się pytanie... To jest prawda, czy nie? Nie. Nie? Dobra. Dobre. Ej, ale już myślałem, że przegraliśmy. Już myślałem, że przegraliśmy. I piątka teraz nas zabije, nie? I będzie jeden! Tak jeszcze patrzę na siebie, one dwie jakby. No, one się znają. Chce się parą. No odrzuciłaś mnie. Serio wygraliśmy? Tak. Yes, let's go! Na farcie to wygraliśmy. No trochę tak. Na farcie to było. Tak, na farcie. Wy napiszcie w komentarzu, czy udało wam się zgadnąć i następny film na ekranie za 3, 2, 1.